Dzień dobry Państwu. Otwieram 37. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Skwierzynie, zwołaną zgodnie z artykułem 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym na wniosek burmistrza Skwierzyny z dnia 2 lipca 2021 roku. Witam serdecznie Państwa radnych, witam burmistrza Skwierzyny, witam panią skarbnik, pana prezesa spółki gminnej, dyrektora zespołu szkół technicznych i ogólnokształcących, panią kierownik ośrodka pomocy społecznej, panią kierownik dziennego domu senior Wigor, panią sołtys Gościnowa. Myślę, że nikogo nie pominąłem. Jeszcze raz gorąco państwa witam. Zgodnie z sugestiami państwa radnych obradujemy dzisiaj w trybie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Przypominam Państwu, że obrady są transmitowane na stronie skwierzyna.pl i udostępniane w biuletynie informacji publicznej na tejże stronie. Proszę Państwa radnych o elektroniczne potwierdzenie kworum. Dziękuję. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co pozwala nam oczywiście podejmować prawomocne uchwały. Zaproponowany porządek obrad dzisiejszej sesji otrzymaliście Państwo w materiałach. Może pokrótce przypomnę. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie społecznej inicjatywy mieszkaniowej KZN Nadwarciański, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, druk numer 253/21. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych gminy Skwierzyna oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu w latach 2021-2023, druk numer 254/21 oraz, przepraszam, dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, druk numer 255/21. Jeśli nie ma uwag, przechodzimy do punktu dyskusja i głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie społecznej inicjatywy mieszkaniowej KZN Nadwarciański, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, druk numer 253/21. W projekcie uchwały uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy, ustęp pierwszy, wyraża się zgodę na utworzenie przez gminę Skwierzyna spółki pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Nadwarciański, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej spółką, której udziałowcem będzie także Krajowy Zasób Nieruchomości na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Ustęp drugi. Podstawowym celem gospodarczym spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 roku, przepraszam, o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Paragraf drugi. Gmina Skwierzyna wniesie do spółki w formie wkładu pieniężnego kwotę w wysokości 3 milionów złotych otrzymaną z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w celu objęcia udziałów w spółce. Paragraf trzeci, ustęp pierwszy, wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Skwierzyny. Ustęp drugi, burmistrz Skwierzyny dokona wszelkich formalności prawnych związanych z przeprowadzeniem operacji finansowej i objęcia udziałów w spółce. Paragraf czwarty, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Bardzo proszę może o dodatkowe omówienie projektu uchwały. Panie burmistrzu, bardzo proszę. Jestem słyszany, tak? Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Dzień dobry. Otóż przedstawiam Państwu projekt uchwały, który wybiega co prawda w przyszłość, bo to jest perspektywa 2, 3 bądź 4 lat, ale też również bardzo doskonale wpisuje się w tą strategię, jaką przyjęliśmy dla dobrego rozwoju, płynnego i dużego rozwoju gminy Skwierzyna. Otóż idąc tym tokiem myślenia, zaspokojenie potrzeb mieszkańców, potrzeb mieszkaniowych
jest to podstawowy punkt naszej strategii. Wiemy, że w ostatnim okresie gmina Skwierzyna, jak też i gminy sąsiednie pozyskały, mam to na myśli Przytoczną, my pozyskaliśmy z swojego zasobu kilku bardzo dużych inwestorów, którzy w najbliższym czasie wybudują swoje firmy, będą potrzebowali mieszkańców i ludzi, mówiąc kolokwialnie, ludzi do pracy. Ta nasza strategia, mi się wydaje, że jeszcze do końca niepoznana przez mieszkańców, jesteśmy w trakcie korespondencji z mieszkańcami, ankietowania mieszkańców, ona wśród mieszkańców nie darzy, tak bym powiedział, się z wielką popularnością. Mamy kilka wniosków potwierdzających udział w tym projekcie. Podejmujemy swego rodzaju wyzwanie. Wydaje mi się, że bez tego wyzwania Skwierzyna nie będzie mogła się dalej tak mocno rozwijać, na jaki rozwój byśmy liczyli, tak? Te zakłady pracy będą potrzebowały nowych ludzi, zapewniając im mieszkania. No, zachęcamy pod wynajem. Mówię to o mieszkaniach pod wynajem. Zachęcamy tych mieszkańców do pozostania na naszym terenie. Nowy mieszkaniec to jest nowy rozwój gminy. To są dzieci w szkołach, to są podatki do gminy, to jest rozwój gminy. Ja widzę tutaj również parę jeszcze takich niepokojących spraw, bo jestem w ciągłym kontakcie w tym projekcie gorzowskim, mam to na myśli, bo KNZ Nadwarciański jest to projekt gorzowski, gdzie takim miastem największym byłby Gorzów, ale oprócz tego Witnica, Dobiegniew, Zwierzyń i tam inne okoliczne mniejsze gminy. Ostatnio na spotkaniu mówiliśmy o kilkunastu gminach. Zobaczymy. Niepokojące wieści, które przedwczoraj poznałem, że Gorzów nie za bardzo jest chętny do wstąpienia do tego projektu. Samorządy jakoś się nie za bardzo do tego garną. Mam nadzieję, że nie, że się przekonają, nie? Że no nie ma innej drogi, tylko zapewnienie mieszkań, ażeby zatrzymać tutaj młodych ludzi, nie tylko młodych, wszystkich, którzy chcą zamieszkać na naszym obszarze. Mieszkanie pod wynajem to mieszkanie bardzo prostej konstrukcji ekonomicznej, finansowej. Pierwsze 3 miliony, Państwo podjęliście już tą uchwałę, ja jeszcze czekam z wystąpieniem do ministra o środki. Przekazujemy jako wkład gminy do tej spółki. Następnie spółka ta, która będzie utworzona z kilku gmin, tutaj my wstępujemy do tej spółki, która będzie utworzona z gmin, mam nadzieję, z terenu województwa lubuskiego i z Krajowego Zasobu Nieruchomości, to jest spółka prawna. Będziemy budowali mieszkania, w których 35% to jest bezzwrotna pomoc państwa, następnie kredyt, kolejne 30-50% to jest kredyt bardzo nisko oprocentowany Banku Gospodarstwa Krajowego, bo po WIBOR-ze tylko, i następne to jest partycypacja, planujemy 10-15% partycypacji ze strony mieszkańca. Byłoby to przy budowie mieszkań, tak jak do tej pory z historii, mieszkanie 50-60 metrów, to partycypacja byłaby gdzieś w granicach 30-40 tysięcy. Wiadomo, że partycypacja ulega zwrotowi w momencie zwolnienia mieszkania. Czynsze w granicach 10-12 zł. Analitycy, którzy prowadzą z Krajowego Zasobu Nieruchomości, prowadzą tą inicjatywę. Na takim spotkaniu również byłem ostatnio. Mówią, że
no, taka niezbędna ilość mieszkań, która zaspokoiłaby funkcjonowanie spółki bezpieczne, to jest około 1000 mieszkań, będą od nas żądali deklaracji wybudowania tych mieszkań. Ja sobie nie wyobrażam bez miasta Gorzów. Jeżeli miasto Gorzów nie wejdzie do tej inicjatywy, może być kłopot. Jestem w rozmowach jeszcze z inną spółką, która się zawiązuje w okolicach Szprotawy. Tam południowa część województwa lubuskiego. Na razie rozmawiam i konkretnie przedstawiam Państwu projekt pod tą spółkę. Jak ta spółka nie, jak to się mówi kolokwialnie, nie wypali, to będę prosił Państwa o zmianę projektu uchwały i będziemy próbowali wstępować do tej innej spółki. Tamta spółka jest dużo mniejsza. Rozmawiam z przedstawicielami spółki, twierdzą, że się przy mniejszej ilości mieszkań będą w stanie utrzymać spółkę. Także mam nadzieję, że mieszkańcy się do tego projektu przekonają. Jest to pewne ryzyko, każda działalność, którą podejmujemy w samorządzie również jest ryzykowna, ale twierdzę, że jest to niezbędne dla rozwoju harmonijnego, rozwoju naszego miasta. My zaspokajamy tą grupę mieszkańców, którą nie stać na budowę swoich domów, którzy są za bogaci, ażeby otrzymać mieszkanie komunalne, a mówiąc po drugiej stronie za biedni, ażeby wybudować własny i kupić własny lokal, własne mieszkanie. Zobaczymy. Na razie proponuję Państwu i proszę o podjęcie tej uchwały. Będę dalej monitorował, mówię, wchodzimy teraz taką i banerową, i ulotkową raz jeszcze inicjatywą. Te ulotki są dysponowane wśród mieszkańców. Zobaczymy na ile nam się to wszystko powiedzie. Ostatnie spotkanie było pozytywne, mówię, jestem zaniepokojony tymi informacjami, ale na razie taka uchwała jest niezbędna, bo planowaliśmy, że do końca września wszystkie gminy się określą. Nie chciałbym tutaj Państwu zwoływać na koniec wakacji, dlatego tutaj podjąłem taką próbę, żeby na początku wakacji podjąć tą uchwałę, żebyśmy mogli sobie spokojnie dalej tą inicjatywę opracowywać. Może tyle, jak Państwo byście mieli pytania, to proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, Pan no, tutaj rzucił jeden termin wrześniowy. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że jesteśmy na początku tego projektu i mówił Pan też o wielu zagrożeniach związanych z tym projektem, ale czy jakiś harmonogram taki terminowy, czy zakładany, jak to, kiedy efekty ewentualne, gdyby to wszystko szło, mówiąc kolokwialnie, zgodnie z założeniami, jak efekty i kiedy? Ja jestem zaniepokojony, będę się kontaktował dalej. Ja jestem jedyną osobą, taką jedyną gminą, który próbuje to obrobić. Na razie milczy. Jedno spotkanie się odbyło w Starostwie Powiatowym w Gorzowie i na razie jest cisza. Ten drugi projekt szprotawski, on jest bardziej aktywny, bo tam co niektóre miasta typu Sulęcin już otrzymały dofinansowanie z ministerstwa. Ja jestem w tym drugim projekcie. Ja chciałem właśnie tutaj iść do tego Nadmarcińskiego, dlatego że Gorzów ma wspólny obszar, miejski obszar funkcjonalny. Ja tak chciałem to jakoś robić to spójnie, tą swoją strategię i przedstawiać tą strategię Państwu. No jeżeli ten projekt nie wypali z Gorzowem, no to będę wtedy... Tutaj należy żadnego harmonogramu, wstępny harmonogram. Przyjęliśmy, że do końca września wszystkie gminy się powinny określić uchwałami o przystąpieniu do projektu i oczywiście do końca, mam nadzieję, że do końca października powinno być wystąpienie do ministra z każdej z gmin o ten bonus, bo tamtych pieniędzy już jest niewiele, bo 225 gmin już te pieniądze otrzymało na stworzenie, przystąpienie do SIM-u. Tam jest 1,5 miliarda, czyli widzimy, że tam jeszcze trochę tych pieniędzy zostało, tak? Ja być może wystąpię niedługo. Jak Państwo podejmiecie, może wystąpię, to nic nam nie szkodzi. W razie co nie będą gminy chętne, to będziemy mogli te środki zwrócić, tak? Mam nadzieję, że się przekonają do tego, żeby
podjąć to ryzyko. Ryzyko jest takie, że z tych mieszkań mogą korzystać nasi mieszkańcy, ale również spółka może poddzierżawiać to i inwestorom, i przedsiębiorcom, i zakładom różnym, także no, mieszkania pod wynajem, no, to się ma kręcić, ten biznes ma się kręcić, a bez mieszkań na naszym terenie, to przy takiej ilości pracowników, którzy tu będą potrzebni w niedługim czasie, w ciągu kilku lat, myśląc strategicznie dla miasta, no jest to niezbędne. No jest to niezbędne, jeżeli myślimy to poważnie o miejskim obszarze funkcjonalnym, jeżeli myślimy, my sprzedaliśmy już, proszę Państwa, 24 hektary, 12 zostanie przeniesione, przed chwilą, tydzień temu dostałem firmę, pismo z firmy, która kupuje te 12 hektarów, że są zainteresowani kolejnymi 18 hektarami pod działalność przemysłowo-usługową. To kiedyś zafunkcjonuje za parę lat. Dla przyszłych latach to zafunkcjonuje, ale tam muszą być ludzie. Czy to będą Ukraińcy tam mieszkać, czy Polacy. Jest mało istotne, nie? Chodzi o to, żeby były te ręce do pracy i żeby gmina z tego tytułu miała przychód. Także tak to wygląda na tą chwilę. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, odnośnie projektu uchwały. Może proszę jeszcze raz powtórzyć, bo się głosy nałożyły i nie było teraz słychać. Ja jeszcze może dopełnię, że jeżeli chodzi o harmonogram, to taki harmonogram, który po tym pierwszym gorzowskim spotkaniu patrzył, żeby do końca września gminy podjęły stosowne uchwały. Ja jestem w kontakcie z burmistrzami co niektórych gmin i zastanawiają, co dalej. Także będę Państwa informował oczywiście. Jasne, ponawiam pytanie. Kto z Państwa radnych ma pytanie odnośnie projektu uchwały? Bardzo proszę, pan radny Edward Kochenzy. Ja, panie burmistrzu, chciałbym jeszcze raz zapytać, bo tam nie za bardzo zrozumiałem, że 35% pokrywałoby samorządy. 10 do 15% to jest partycypacja mieszkańca tego. Ale te 30 do 50% ten kredyt, to kto by na siebie wziął ten kredyt? Ja powiem Państwu tak, samorządy tutaj właśnie, to jest ten projekt bardzo dobry, bo wiemy, że jesteśmy w okresie takich dużych inwestycji. Powiem Państwu, że przygotujemy w związku, może w sprawach różnych powiem o tym nowym projekcie, gdzie będziemy składali na prawie 20 milionów. Ten projekt wiąże się z Nowym Ładem, ale to mówię na samym końcu. Tutaj samorząd nie jest zaangażowany, ani wieloletnia prognoza finansowa, ani my jesteśmy zaangażowani tylko w tym etapie, że dostajemy 3 miliony, przekazujemy dla spółki. Te 35% otrzymuje spółka. Dotrzymuje spółka, która na inwestycje. Następnie 55% do 55% bierze spółka kredyt. Nie gmina, spółka. I 10 do 30% to jest udział wniesiony przez lokatorów. Jeżeli będzie to 10%, to jest najniższy próg 20%, to wtedy lokator będzie mógł to wykupić po 15 latach. Bardzo naprawdę jest to bardzo dobry projekt, bardzo prosty projekt, bardzo ciekawy projekt. Jeżeli mieszkańcy mnie słuchają, a chcą posiadać własne M, to zachęcamy. Nie trzeba angażować się w kredyty wielkie, wystarczy 20 czy 30, 40 tysięcy w zależności od wielkości mieszkania. Te pieniądze będą waloryzowane w przypadku zmiany miejsca zamieszkania. Otrzymuje z powrotem te pieniądze i mieszka sobie mieszkanie gdzieś indziej. Czyli tutaj samorząd nie inwestuje nic. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Bardzo proszę. Jeszcze panie przewodniczący, momencik, bo dziękuję panie burmistrzu. To warto, co pan tutaj powiedział na końcu, że warto, żeby, bo kto nas słucha, to nas słucha, ale kto nie słucha, to warto, żeby posłuchał właśnie, bo to oferta jest, no przynajmniej gdybym ja był w takiej sytuacji, to kusząca oferta. Warto by to gdzieś rozpropagować, żeby to może komuś tam zabłysnęły jakieś gwiazdeczki w głowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze ma pytania? Pan radny Andrzej Gwóźdź, bardzo proszę. Panie burmistrzu, no gdyby się udało utworzyć ten SIM, czy gmina Skwierzyna posiada jakieś tereny już pod takie budownictwo? Czy już myślimy o tym? Dziękuję.
My posiadamy swoje tereny. One są co prawda niewielkie. To jest teren na ulicy Chrobrego, gdzie możemy posadowić jeden blok. Następnie na Grunwaldzkiej, tam jeszcze możemy coś zostawić. Ja wystąpiłem 2 tygodnie temu do Agencji Mienia Wojskowego, ażeby określili się, bo tam mamy 40 arów i też zamierzam zaproponować po prostu, żeby te mienie przejąć z powrotem, bo przez 11 lat nic z tym wojsko nie zrobiło. Ale poza tym mamy kilka hektarów na polach międzyrzeckich, to są tereny Skarbu Państwa, ale mamy kilka hektarów jeszcze na polach międzyrzeckich pod budownictwo wielorodzinne, także my te tereny mamy. Tam 3 hektary mamy po prawej stronie, także jesteśmy w stanie tam te 100 mieszkań, ja tak planuję, żeby 100 mieszkań, próbować te 100 mieszkań budować, tak, w tym systemie. W Przytoczna potrzebuje 800 ludzi. Tutaj u nas, naprawdę, ja jestem w ciągłych kontaktach, w ciągłych rozmowach. To się tak nie dzieje, bo w biznesie czy w samorządzie my musimy planować na wiele lat do przodu. Na tą chwilę mieszkańcy są, no nie, teraz tak, raz nie, niewielu jest ich, ale musimy planować na parę lat do przodu. Nie możemy po prostu planować na dziś, tak? Na dziś to jesteśmy zaspokojeni, no. 15 mieszkańców się zgłosiło, możemy powiedzieć, nie potrzebujemy. Nie, musimy iść do przodu i planować na dużo. Także z terenami nie ma problemu, tak? Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze ma pytania? Nie widzę, panie burmistrzu, ja pozwolę sobie tylko przypomnieć, bo użył pan sformułowania, że pozostałe informacje w sprawach różnych. Dzisiaj jesteśmy w trybie takim nadzwyczajnym. Nie mamy takiego punktu później. W związku z powyższym, jeśli coś chciałby pan dodać, to bardzo proszę teraz. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Otóż mówiłem państwu o inwestycjach, tak? Chciałem coś dopowiedzieć. O nowych inwestorach. Ja jeszcze myślę trochę rozmowy trwają. Ja może tutaj nie będę się za bardzo rozwlekał w najbliższym czasie faktycznie, bo to sesja jest zamknięta, jeżeli chodzi o to, ale powiem państwu, że składamy wnioski na około 20 milionów, jeżeli chodzi o ten projekt nowego ładu i te inwestycje, które planujemy z tego projektu zrobić, to jest budowa hali, a składamy, szacujemy na nowo kosztorys, będzie to kilkanaście milionów, widzę, że 13-14 milionów na Dom Kultury, około 5 milionów i na Ceglaną Górę również z tego nowego ładu. Jest to bardzo również ciekawy projekt. Zobaczymy, na pierwszym rzucie jest 20 miliardów dla samorządów. Jakie to są pieniądze ogromne, to możemy sobie dokonać takiego matematycznego porównania. 2,5 tysiąca gmin w Polsce, jakby każda gmina dostała po 8 milionów, to jest to właśnie 20 miliardów. Tych rzutów, tych projektów ma być 5, około 100 miliardów złotych. Rząd zamierza poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczyć dla samorządów. My chcemy wystartować w pierwszym projekcie, możemy złożyć 3 wnioski. Wnioski są stosunkowo proste, co prawda tam kryteria są bardzo ogólne. Zobaczymy jak to będzie szło. Bank Gospodarstwa Krajowego przesyła te nasze wnioski do Ministerstwa Infrastruktury. Tam komisja podejmuje i rozstrzyga. Gmina dostaje promesę inwestycyjną. I wtedy w ciągu pół roku musi ogłosić przetarg na tą inwestycję i w tym czasie Bank Gospodarstwa Krajowego emituje pod tą inwestycję obligacje.
potężne pieniądze. Zobaczymy. My składamy w pierwszym naborze na około 20 milionów złotych. Zobaczymy, jak to się nam będzie. Ten projekt będzie przebiegał, tak? To tyle. Rozumiem, dziękuję bardzo. Jeśli Państwo radni nie mają pytań, przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały, druk numer 253/21. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Zanim przejdę do punktu czwartego, pozwólcie Państwo, że powitam serdecznie zastępcę burmistrza. Ja przepraszam, przed wejściem skupiłem się tutaj na imidżu pana burmistrza i później mnie to umknęło. Serdecznie witamy pana, panie burmistrzu. Nie wiem, czy powitałem też panią Anię, panią sołtys z Gościnowa. Witałem, ale cały czas nie mamy tutaj wizerunku i stąd zachęcam serdecznie panią, pani sołtys do podzielenia się tutaj z nami swoim wizerunkiem. Przechodzimy, szanowni państwo, do punktu czwartego, dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych gminy Spierzyna oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu w latach 2021-2023, druk numer 254/21. I tu również bardzo proszę o omówienie projektu uchwały. Nie wiem, pani skarbnik czy pan burmistrz? Ja bym poprosił panią skarbnik. Bardzo proszę pani skarbnik. Szanowni państwo, chciałabym omówić ten projekt uchwały. W poprzedniej uchwale, którą Państwo podjęliście, wkradł się błąd dotyczący wysokości emisji serii B. Wpisane było 12 milionów, powinno być 10 milionów, ponieważ łączna kwota do emisji obligacji to kwota 20,5 miliona złotych. Żeby nie robić korekty, jakby poprawki, nie wprowadzać poprawki do treści uchwały, proponuję się tamtą uchylić, a przedstawić Państwu do procedowania jakby poprawiony już tekst tej uchwały. Ja bardzo słabo Panią słyszałem, ale rozumiem, zakończyła Pani, tak? Tak. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych ma pytania do projektu uchwały? Jest pan radny Adam Durajczyk, bardzo proszę. Pani skarbnik, mam do pani pytanie, bo wydaje mi się, że w poprzedniej uchwale były 3 serie emisji, a w tej występują 4. Czy ja dobrze to rozumiem? No bo jednak tutaj też byłaby zmiana. Nie. Poprzedni też były 4. 4, bo to znaczy za dużo mam tych chyba uchwał 4. O obligacjach, bo tamtym razem tłumaczyła nam pani skarbnik, że długo pani myślała i postanowiła pani, że zmniejszenie ilości obligacji spowoduje zmniejszenie obsługi tej inwestycji naszej, tak? No to dokładnie rozumiem, że na ile zmieniliśmy? Na 4? Były 4, z tym, że seria B w poprzednim projekcie państwu przedstawionym do uchwalenia wynosiła 12 milionów, a powinna 10. A ja mam poprzednie, że jest 3 sesje emisyjne. Być może pomyliłem, bo było 4. Tych trochę poprawek, więc rozumiem, że aktualnie mamy 4 serie i tak. Poprawka dotyczy tylko tego błędu rachunkowego czy serii edycyjnego w poprzedniej uchwale. Tak, w serii B, dokładnie tak. Rozumiem, nie mam więcej pytań. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze ma pytania? Nie widzę, zamykam dyskusję. W takim razie przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały, druk numer 254/21. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przeszliśmy do punktu piątego, dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z autopoprawką, którą Państwo również otrzymaliście, druk numer 255/21 i tu również poproszę Panią Skarbnik o omówienie projektu uchwały.
Szanowni Państwo, tym projektem uchwały prosimy o wprowadzenie do budżetu... Dobrze mnie słychać? Przepraszam. Tak, dobrze, tak? Teraz lepiej. O wprowadzenie do budżetu środków, które pozyskała gmina Skwierzyna z Lubuskiego od wojewody lubuskiego na prowadzenie dziennego domu senior Wigor w wysokości 140 760 zł. Jednocześnie prosimy o zabezpieczenie środków na dokończenie remontu budynku ratusza. Dotyczy to remontu sali ślubów. Zakup windy dla osób niepełnosprawnych do Urzędu Miejskiego. To będzie taka platforma dla osób niepełnosprawnych, które będą mogły swobodnie wjechać na parter i poruszać się po budynku. Po parterze oczywiście. Zwiększenie środków na usługi związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy 100 tysięcy złotych. Udzielenie dotacji dla OSIR-u na zakup kosiarki wrzecionowej oraz zakupu trybun w związku z awansem klubu budowlanie murzynowo do trzeciej ligi. Łączna kwota tych dotacji to jest 30 tysięcy złotych. W związku ze zmianami, czyli wprowadzeniem dodatkowych środków na dotacje, aktualizuje się załącznik dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielane z budżetu gminy oraz aktualizuje się załącznik numer 3, to jest załącznik o przychodach. Polega on tylko na zmianie klasyfikacji budżetowej. Tutaj akurat zmian, jeśli chodzi o kwotę, się nie wprowadza. Dziękuję bardzo. Zanim zapytam Państwa, czy mają pytania, tutaj Pani Skarbnik, oczywiście życzymy wszyscy, jak tu jesteśmy, aby budowlani murzynowo byli w trzeciej lidze jak najszybciej, ale póki co to są w czwartej. Ale myślę, że to... No taki mam wniosek z awansem. Trzymamy kciuki, żeby była ta trzecia liga jak najszybciej. Bardzo proszę, zgłaszała się Pani Radna Helena Gaj. Bardzo proszę. Znaczy ja w tym samym temacie chciałam uzupełnić właśnie, że jest to czwarta liga, ale przy okazji, korzystając z głosu, myślę, że warto przekazać podziękowania tutaj dla naszego mistrza, pana Dawida Kownackiego, który bardzo, bardzo się angażuje w klub budowlani, co przysparza radości i dla mieszkańców, i dla tych małych. Teraz się zaczęła taka szkółka dla dzieci, nawet tych najmniejszych, także jesteśmy wszyscy dumni w Murzynowie, że mamy takiego człowieka jak pan Dawid Kownacki. Dziękuję w imieniu własnym i na pewno wszystkich mieszkańców. A liga jest warta 100% bank. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że możemy tu dopowiedzieć, bo taki sylwetki, myślę, należy popularyzować. Pan Dawid Kownacki gra na dzień dzisiejszy, proszę mnie poprawić, jeśli, ale Fortunie Düsseldorf. No wspiera tutaj mocno budowlanych murzynowo. My też się dołączamy, jak tu widać w tym projekcie uchwały, również do tego wsparcia. Trzymamy kciuki za budowlanych, za Pogoń Skwierzyna, za cały sport w gminie Skwierzyna. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jeszcze ma pytania? Powiedzieć tylko można, że pan Kownacki... Bardzo proszę, pan Maciej Tarnowski. Że pan Kownacki był reprezentantem Polski na Euro. Tylko tyle. A domówić, niech sobie każdy domówi, jak to było dalej. Tak jest. Tyle. Niech idzie drogą Messiego. Myślę, że tutaj taka reklama będzie wskazana. Życzymy jeszcze raz wszystkiego dobrego. Kto z Państwa jeszcze ma pytania? Ja poproszę o głos. Bardzo proszę, pan radny Tomasz Kownacki. Dutkiewicz. Pan Arkadiusz Dutkiewicz, przepraszam najmocniej, bo ciebie nie widać. Bardzo tak, proszę. Tak. Mam pytanie odnośnie tej windy, bo oczywiście słuszna idea, żeby osoby, które poruszają się gdzieś na tych wózkach, mogły mieć dostęp do urzędu. Jednak trochę mnie zaskoczyła wypowiedź pani skarbnik, że tylko na parter, winda 90 tysięcy tylko na parter. No, zastanawiam się, jak to ma wyglądać. No, Co to za winda za 90 tysięcy, która tylko na parter będzie pozwalała dotrzeć? Bardzo proszę o odpowiedź. Nie wiem, czy to ja takich szczegółów nie znam. To jest wniosek referatu inwestycji. My mamy pozyskany grant na dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych. Był audyt dostępności. Wiem, że gmina dostała grant finansowy i że ma być winda. Jak ona ma dokładnie wyglądać, naprawdę nie mam pojęcia. Ona ma się jakoś podnosić platformą, przejeżdżać na parter, ale tutaj by pan Zbyszek Moraczyński chyba by udzielił po prostu bardziej szczegółowych informacji. Dziękujemy pani skarbnik. Jesteśmy pewni, że pan burmistrz też sobie poradzi. Bardzo proszę pani. Może, tak. Szanowni państwo, my zgodnie ze zmianą ustawy o dostępności, my robiliśmy taki audyt dostępności
jeżeli chodzi o urząd miejski, o otoczenie urzędu miejskiego. No i ten audyt oczywiście wytyka nam, do września musimy to zrealizować, do 1 września wytyka nam pewne tutaj niedociągnięcia, jeżeli chodzi o dostępność dla osób niepełnosprawnych. Tych spraw jest dosyć sporo. My w związku z tym, że w tej chwili będziemy robili salę ślubów i wejście od tyłu tego urzędu, to jest jedyne miejsce, te drzwi wejściowe od strony piwnicy, które możemy dostosować, bo tam nie ma progu, możemy dostosować dla osób niepełnosprawnych. Budowa podestu z przodu jest niemożliwa w związku z tym, że jest wnęka najazdowego jakiegoś. Będzie to platforma taka, która jeździ wzdłuż schodów. Taka jak jest w starostwie, platforma, wjeżdża i samoobsługowa oczywiście, bo to musi być taka, że sam mieszkaniec sobie może to obsłużyć, bo jeszcze no nie do końca jesteśmy zadowoleni z tego, bo też analizowaliśmy, bo dostępność dla osób niepełnosprawnych polega na tym, że oni będą od tyłu wjeżdżać, tak? No niestety z przodu jest to niemożliwe. Umieszczenie myśleliśmy też, ja nie są, no właśnie ceny to jeszcze później, myśleliśmy też o windzie, którą umieścilibyśmy z tyłu budynku na, ale ktoś tam ma włączone coś, nie? Jakiś przydźwięk, panie burmistrzu, jak pan mówi, to taki przydźwięk się po... Ale to nie u mnie, to gdzieś ktoś słucha jakiegoś radia, czy... To nie radio. Czy telewizji, a teraz jest dobrze? Jest chyba lepiej. Tak, ktoś musi tam radio słuchać przy okazji. Ja powiem państwu tak, a jest to jedyne na tą chwilę wyjście, to sądzę, że będzie kosztowało gdzieś 60-70 tysięcy, bo tak sam rozmawiałem z firmą, która nam tutaj taką ofertę na to przesłała. Także zastanawialiśmy się nad windą z tyłu, ale no nie ma takiej, no po pierwsze, no zgoda konserwatora zabytków byłaby kłopotliwa, chociaż wiem, że ministerstwo, czy główny konserwator kraju zabytków daje taką zgodę przy dostępności dla osób niepełnosprawnych, ale my tutaj mamy tak ten urząd zbudowany, że w środku tej windy umieścić nie możemy, bo nie ma jak, bo jest klatka. Na zewnątrz również też nie, bo jest klatka, żeby to wszędzie, żeby była, wszędzie były piętra w jednym, jak to się mówi, w jednym pionie, to nie byłoby kłopotu. Tak, jest to ogromny kłopot. Próbujemy załatwić, żeby niepełnosprawny miał dostęp do biura obsługi klienta i tam będzie stosowne pomieszczenie dla tej osoby, gdzie mogła będzie poczekać i zostać obsłużona, tak? Tak to wygląda na tą chwilę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze ma pytania? Pani radna Zofia Zabłocka, bardzo proszę. Tylko mikrofon, bardzo proszę, pani przewodnicząca. No i już teraz dobrze. Dobrze, dziękuję i przepraszam. Ja w odniesieniu do projektu uchwały dotyczącej zmian budżetowych. Mówimy o zabezpieczaniu środków dla Murzynowa. Ja tylko chciałam na jedną rzecz, i chwała, potrzebne są pieniądze, należy je tam przeznaczyć, ale tylko chciałam na jedną rzecz zwrócić uwagę. Za chwilę będzie rok, jak komisja rewizyjna wskazała na ten walący się szczyt budynku OSIR-u w Skwierzynie. W dalszym ciągu ten remont nie jest wykonywany. Panie burmistrzu, jaki powód? Czy my już mamy pieniądze, czy to już wszystko się dzieje, tylko w takim ślimaczym tempie? Jak to wygląda? Bardzo proszę, panie burmistrzu. Pieniądze państwo zabezpieczyliście w budżecie na ten rok i one są, jest podpisana umowa z wykonawcą. Wykonawca poprosił mnie o aneksowanie tej umowy w związku z tym, że uzyskuje stosowne pozwolenia budowlane. Także tak to trwa od kilku miesięcy. To było w takim projekcie, że wykonawca miał sam
dokonać analizy technicznej tego obiektu, uzyskać stosowne zgody i wykonać ten remont. Miejmy nadzieję, że się z tym upora do końca września, także już nie pamiętam, do kiedy tą umowę mu aneksowałem, tą panu, ale mam nadzieję, że się z tym, upora. I panie burmistrzu, jeszcze w podobnym trybie ten plac zabaw przy ośrodku kultury, tam jest w dalszym ciągu ogrodzony, nic się nie dzieje, nie ma kto tego zrobić, czy jak to wygląda? Placami zabaw zarządza OSIR. Rozmawiałem ostatnio z dyrektorem gdzieś na 2 tygodnie temu. Mówił mu, że też wykonawca z jakichś tam powodów prosi, bo też ma wybranego wykonawcę na naprawę tego placu. Tak to wygląda z tymi wykonawcami. Dziękuję bardzo. Ja ze swojej strony nie mogę, proszę Państwa, nie skorzystać z obecności pana prezesa Zakładu Usług Komunalnych, pana Tomasza Reszela. Jest tutaj w projekcie uchwały zwiększenie środków na usługi związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy Skwierzyna 100 tysięcy. Panie prezesie, czy to, no nie chcę powiedzieć, załatwia do końca, bo pewnie to o to będzie trudno, ale problem utrzymania porządku na terenie gminy Skwierzyna, na co zwracają tu mieszkańcy uwagę bardzo często? Witam serdecznie Państwa. Na pewno pozwoli to nam lepiej funkcjonować jako zakładowi. Chciałem zaznaczyć, że kiedy przestał już istnieć Centrum Integracji Społecznej, część pracowników z tego centrum została zatrudniona w naszym zakładzie na podstawie staży. Aktualnie pracują 4 osoby z byłego CIS-u i 2 kolejne osoby już są, aplikują przez Urząd Pracy, bo to są zatrudnieni pracownicy na zasadzie stażu. No, ci ludzie znakomicie nam pozwalają utrzymywać ten porządek w mieście, bo widzicie Państwo, jaka jest aura. To jest okres naprawdę tak intensywnego wzrostu trawy, zielska i wszystkich innych jeszcze roślin, że bardzo, w zasadzie te osoby codziennie mają pracę. A jak skończy się trawa, zaczną się liście, po liściach zacznie się śnieg i tak w koło po prostu cały rok, więc na pewno taka pomoc ze strony gminy Skwierzyna będzie dla nas bardzo dobra. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jeszcze ma pytania? Jeśli nie ma, przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały, druk numer 255/21. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad dzisiejszej sesji dziękuję wszystkim Państwu za udział i zamykam 37. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Skwierzynie. Do widzenia Państwu, miłego wypoczynku życzymy.